Siemka, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij To. No i widzicie, popatrzcie się, słońce zawitało do nas już akurat o godzinie 19, więc trochę późno, bo dzisiaj kolejny dzień, cały dzień był deszczowy, więc spędziliśmy go bardzo fajnie w takim najbliższym gronie, właśnie tak na zabawach, na dużej ilości atrakcji, więc dzień naprawdę był jakby taki bardzo intensywny. Ale słuchajcie, no tak jak właśnie z pogodą, czasem jest beznadziejna pogoda, a zaraz wychodzi słońce, i tak jest właśnie w życiu. Czasem pojawiają się jakieś problemy, jakieś chwile załamania, jakieś chwile takiej niechęci do wszystkiego, ale pamiętajcie, że za chwilę, za jakiś czas wyjdzie słońce, więc te chwile złe znikają, rozwiązują się. One nie trwają wiecznie. Więc pamiętajcie, żeby nigdy się nie poddawać, jak coś wam nie wychodzi, jak zdarzają się takie dni, że czujecie się beznadziejnie, jak zdarzają się takie dni, że coś wam się odwidziało, coś wam się zrobiło, jakiś macie problem. Dalej róbcie kroki do przodu, dalej mimo wszystko pamiętajcie, skupiajcie się na sobie i dalej róbcie te kroczki do przodu, bo wtedy poddanie to jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, bo poddacie się i co, słońce wyjdzie, a wy zamiast być kilka kroków naprzód, dalej, to wy się cofacie. I to jest bardzo duży błąd. Czasem naprawdę mamy takie drobne problemy i przez te problemy się załamujemy i właśnie z tego, co widzę, często dużo ludzi się poddaje, mimo tego, że to są błahe problemy, jak na przykład zepsute samochód albo na przykład jakieś tam zgrzyty w pracy i w tym podobne. No i przez to już ludzie rezygnują z własnych jakby celów, z własnych marzeń. Nie róbcie tak, zawsze iście tym swoim tempem, krok po kroku do przodu, a zobaczycie, że w końcu wyjdzie to słońce i dla was, i dojdziecie do tego celu, będziecie spełniać swoje marzenia. A jak będziecie spełniać swoje marzenia, to będziecie naprawdę bardzo szczęśliwymi ludźmi. Bo nie ma nic bardziej szczęśliwszego w życiu niż spełnianie swoich pragnień, marzeń. To jest coś pięknego i każdemu życzę, aby wytrwale dążyli do własnych takich celów i nigdy się nie poddawali. Trzymajcie się, życzę wam wspaniałego dnia, wieczorku, no i weekend się skończył, jest poniedziałek. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym materiale. Hej!